Witam wiosennie. Krupnik a la Stasiu. Bardzo zdrowy i pożywny obiad. W ogóle kasze wszelkiego rodzaju czytałem, że są bardzo pożądane dla organizmu, dla przewodu pokarmowego. Mają działanie tak jakby lecznicze i tak dalej. Łagodzą różne stany zapalne. Zaczynamy. Drobno pokrojone ziemniaki w kostkę. Włoszczyzna, za chwilę pokroję. Chciałem pokazać. Można kupić osobno każde warzywo, a te akurat razem. I tu ciekawostka, jak już będzie obiad gotowy. To jest bardzo ważne. Pokrojona pietruszka, pokrojona cebula. To jest czerwona i biała. Na samym końcu tylko wrzucić i wyłączyć, żeby nie gotować ten zestaw. Trzy zestawy. Ziemniaki, włoszczyzna i tutaj to witaminki. Lecz to nie gotować, tylko na samym końcu. To jest chyba najważniejsza wiadomość. Tak, minęło pół godziny gotowania i to takie troszeczkę mniej romantyczne. Zebrać należy tak jakby taki szum. I tak jak mówiłem, cebulę i pór pod koniec gotowania, a już pietruszka, drodzy Państwo, na talerzu. Pietruszka na talerzu. O. Oczywiście ja taki tam sosik jeszcze mam z Lidla. Tak, ale to nie, jak to woli. I teraz szaleństwo. Ja wolę kilka kropel octu. Pewnie to nie wszystkim będzie smakowało, ale ja wolę. I drodzy Państwo, pełna micha obiadu. Tak, proszę bardzo, jak to wygląda. Tani, zdrowy i szybki. Nastawiłem na pół godziny. W jednym garze gotowałem. Zmieniłem pogląd. Chciałem każdą osobną, ale uprościłem. Tylko chlebek. Tak. Chleba naszego powszedniego. Tak. Dziękuję Ci, Boże, za te dary, które z Twojej dobroci spożywać będziemy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Drodzy Państwo, jeszcze pokażę tutaj moją kapliczkę. To jest moja kapliczka. Świetnie Pana. Tam w Kroślu, nad pomnikiem, jak widać, ukazał się anioł. Jakoś nikt mi nie mówi, że to widzi, ale to, jak to się mówi, to każdy to widzi, nie? A tutaj jaśmin, który cały czas pięknie się rozwija. Już gałęzie, drodzy Państwo, wychodzą poza firanę u góry. O, rośnie. Tak, wszystko rośnie. Bóg daje wzrost. Do wszystkim jest światłość życia. Dziękuję za wysłuchanie. Życzę smacznego i pozdrawiam osoby, które też niedawno gotowały krupnik. Tak. Dziękuję.